czy lampkę sygnalizacyjną. Ustawić w odpowiedniej odległości, bezpiecznej odległości trójkąt ostrzegawczy, czyli zabezpieczamy ten, się nam nie przewróci. Dotarcie do osoby poszkodowanej. 7998999 i numer 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest już dojazd służby ratowniczej na miejsce. Przede wszystkim strażacy zdarzenia, ponieważ jest to ważny element przy działaniach. Z reguły traktujemy, że zamykamy całkowicie drogę. Jeżeli są działania ratownicze, to praktycznie zamykamy teren zdarzenia i podejmujemy zadania tutaj związane z ratowaniem. Czy policja, czy inne służby potrzebne na miejscu zdarzenia? W tej chwili strażacy muszą zabezpieczyć teren, zabezpieczyć pojazd, zabezpieczyć siebie, czyli odpowiednie ubrania, rękawice, osłona oczne, umożliwienia ewakuacji. Jeden ratownik dostał się tak przez tylne drzwi, od razu stabilizacja odcinka kręgosłupa, odcinka szyjnego kręgosłupa. Osłona przed odłamkami szyb, że nie można ją wydobyć bez specjalistycznego sprzętu. W tej chwili strażacy będą wykonywać dostęp przez drzwi od strony kierowców. Nadmieniam, że te działania robimy w pozycji zastanej pojazdu. Jeżeli on jest na dachu, jeżeli on jest na boku, to w tej pozycji wydobywamy osobę poszkodowaną, nie obracamy. Także tutaj nastąpiło zabezpieczenie przez linię gaśniczą ewentualnego pożaru, przygotowanie sprzętu, organizacja lekko pola sprzętowego. Jest to najnowszy sprzęt, który mamy użytkujemy go na drugi rok. Siły cięcia tych urządzeń hydraulicznych to jest około 200 ton. Ciśnienia tych jest 720 atmosfer. W tej chwili trwa usunięcie drzwi pojazdu. Zmieniam, że zależy od sytuacji. Zależy od sytuacji i tutaj można szczędzać dach, drzwi, trawy, podlewy, czy usunąć fotel, czy rozciąć samochód w dowolny sposób. Tutaj są jeszcze zagrożenia ze strony pojazdu, bo pojazdy to też dzisiaj mają różne systemy bezpieczeństwa, jak kurtynie, poduszki powietrzne, naboje pirotechniczne, napinacze pasów, różne napędy paliwowe, paliwo gazowe, czy benzyna, czy olej napędowy, także tutaj może być wiele jakby trzeba też uważać, w którym miejscu odciąć słupki, żeby nie przeciąć na przykład naboju gazowego. Te działania są, byłaby udzielona pomoc przekazana zespołu ratownictwa medycznego, natomiast tutaj jest forma jako pokazu, prezentacji sprzętu, dlatego to musi trwać i także różne tutaj jakby układy zostaną pokazane. Wszyscy strażacy uprawnieni są do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. To będzie Państwo L1, gdzie znajduje się sprzęt potrzebny, bo defibrylator automatyczny, także tutaj też wykorzystujemy do działań kwalifikowanej do pomocy. W tej chwili będzie próba usunięcia tylnej klapy. Także tutaj działania są prowadzone spójnie z policją. Policja jest już na miejscu zdarzenia. Z reguły tak to się odbywa, że te służby współpracują razem. Także w pierwszej wejści trwają działania ratownicze, następnie działania tutaj w policji dochodzeniowe. Po zabezpieczeniu wszystkich niebezpieczeństw, po uwolnieniu, po udzieleniu pomocy, po zabezpieczeniu pojazdu, czyli ewentualnie wycieków, neutralizacji i ratowniczych.
pojazd jest ustabilizowany też przy pomocy innych. Oczywiście byłem też przy zdarzeniach, gdzie poduszki powietrzne strzelały, nikt samochodu nie dotykał, pojazd po zdarzeniu same poduszki powietrzne wystrzelały. Jest to niebezpieczne ze względu, chociażby kiedy by się zdarzał, ratownik nachylił nad kierowcą i wybuch takiej poduszki mógłby doprowadzić do dodatkowego urazu osoby kierującej. Także posiadamy jeszcze i zabezpieczenia na poduszki powietrzne na koła kierownicy. Jest wiele sprzętu tutaj też z tego hydraulicznego, ratownictwego, jak rozpieracze kolumnowe, nożyce, rozpieracze, zestawy do otwierania drzwi, nożyce do odcinania kawałków hamulców, szczegła. Także jest wiele możliwości. Wysłuchamy tak pojazdu. Zauważmy, że pole sprzętowe jest w jednym miejscu. Wszystkie elementy jakby odcięte. Chodzimy na drugą stronę. Także tutaj kolejne zagrożenia ze strony uciętych snitków pojazdów, gdzie można się zranić dodatkowo. Na to wszystko trzeba edukacji, gdzie występują zagrożenia zewnętrzne, jak można stoczyć wybuch na chwilę, czy samochód się może stoczyć z jakiejś góry, ewentualnie wstrząs i zagrożenie dla poszkodowanego. W tej chwili trwa odjęcie tutaj kokpitu od kierowcy w celu uwolnienia nóg. Siły rozpierania, to co mówiłem przedtem, niektórych urządzeń jak nożyce czy rozpiele sięgają do 100 ton. Jest taka karta, gdzie pokazuje, jaki pojazd ma gdzie jakie zabezpieczenia. Może się zdarzyć, że pojazd ma kilka butli gazowych pod siedzeniami, w bagażniku, w innym miejscu. Gdzie jest akumulator, bo akumulatorów może być 2-3 albo nie w takim miejscu, gdzie się go spodziewamy. Gdzie jest trwa ewakuowana porządnego zagrożenia, będzie udzielana kwalifikowana pierwsza pomoc. Na miejscu oczywiście jest policja. Tak przygotowany pojazd, czyli wiemy, że nic nam nie zagraża. Policjanci przystępują do działania. Tutaj mamy policjantów ruchu drogowego, wykonują wstępne oględziny pojazdu, ustalają świadków, uczestników zdarzenia. Bardzo ważna sprawa, jeżeli jest skorzystać, że dlatego jest to skrupulatnie wykonywane. Ważna sprawa, jeżeli jest skutek śmiertelny, to zawsze może później w sprawach wydarzeń drogowych, wypadków, wypowie się biegły z zakresu ruchu drogowego. W tym roku takich zdarzeń drogowych na terenie Leżajska było ponad 300, w tym 11 wypadków drogowych. 3 osoby w tych wypadkach drogowych. Policjanci już zbiorą potrzebny materiał, że samochód jest zabezpieczany na potrzeby prokuratury czy dalszego procesu dowodowego, czyli jest zabezpieczenie, później są szczegółowe oględziny robione przez biegłego